Przystępujemy zatem do rozpatrzenia punktu 19 porządku dziennego. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Druki nr 558 i 558-A. Proszę pana posła Bartłomieja Wróblewskiego o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy wraz z autopoprawką. Panie marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Ten projekt jest jednym z efektów, ostatnim efektem prac Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji poprzedniej kadencji, której intencją było i nadrzędnym celem było konsekwentne poszerzanie wolności obywateli, w tym przedsiębiorców. Przypomnę, że nasze działania skutkowały przyjęciem trzech innych ustaw deregulacyjnych dotyczących edukacji domowej, likwidacji prawnych podstaw lokalnych monopolii gazowych oraz ustawy deregulacyjnej ze stycznia 2023 roku, która między innymi wprowadziła kwoty wolne od podatku podwyższyła kwoty wolne od podatku w przypadku podatku od spadków i darowizn, ułatwiła prowadzenie działalności nieewidencjonowanej, racjonalizowała dostęp do broni oraz zwiększała kompetencje rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Niniejszy projekt został przygotowany między innymi na podstawie postulatów zgłaszanych przez rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, rzecznika praw obywatelskich, Krajową Radę Notarialną, samorządowe kolegia odwoławcze oraz różne grupy przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i obywateli. Te propozycje, które są zebrane w tej ustawie, mają charakter kompromisowy. Staraliśmy się równoważyć interes ogólny i interes indywidualny, a także interesy różnych podmiotów, które sytuację regulują. Eliminowanie zbędnych obciążeń prawnych skutkuje zwiększeniem zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa i podnosi poziom kultury prawnej społeczeństwa. Ograniczenie biurokracji obciążających zarówno obywateli, w tym przedsiębiorców, jak i organy administracji publicznej jest cały czas potrzebne i to we wszystkich obszarach życia społecznego. Przygotowany projekt w wielu sprawach tę biurokrację ogranicza. Nie jest to więc wyłącznie sprawa gospodarki, jak czasami myśli się o deregulacji. Presja regulacyjna jest zjawiskiem wszechogarniającym, płynie z instytucji globalnych, z instytucji europejskich, od rządu. W ostatnich miesiącach widzimy to bardzo często, jak na przykład w przypadku propozycji kolejnych instytucji, które mają kontrolować przedsiębiorców i integrować działania różnych instytucji publicznych. Nie wiadomo po co kolejna tego rodzaju instytucja, ale presja regulacyjna płynie także ze strony władzy samorządowej i wzmacniana jest przez taką tendencję interpretacyjną stosowaną w urzędach i instytucjach wszystkich szczebli, aby przepisy rozumieć w sposób maksymalnie rygorystyczny, maksymalnie utrudniający życie obywatelom, prowadzenie działalności przedsiębiorcom. Każda redukcja biurokratycznych obowiązków skutkuje tym, że maleją koszty prowadzenia działalności gospodarczej i wzrasta jej efektywność, życie obywateli staje się prostsze, a funkcjonowanie państwa tańsze. W naszej ustawie proponujemy zmiany w 27 ustawach. Postaram się najważniejsze z nich przypomnieć. Pierwsza z nich dotyczy ułatwienia zawierania umów leasingu, aby mogły być zawierane w formie dokumentowej. Obecnie jest to forma pisemna i to zastrzeżona ad solemnitatem. Te rozwiązania są anachroniczne i niewspółmiernie sformalizowane. Wydłuża to i utrudnia proces zawierania umów lub wprowadzenia do nich zmian. Nie ma takich wymogów, na przykład jeśli chodzi o umowę kredytu. Bez względu na wysokość można w formie uproszczonej zawrzeć, natomiast zawarcie umowy leasingu, nawet o niewielkiej wartości, wymaga właśnie dochowania formy pisemnej. Wprowadzenie tej zmiany ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej i zawieranie umów w różnego rodzaju formach elektronicznych, między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
podpisu poczty elektronicznej czy przesyłania zeskanowanych dokumentów. Druga ze zmian dotyczy podatku od spadków i darowizn. Znalazła się w tym projekcie ze względu na inicjatywę Krajowej Rady Notarialnej. Proponujemy zniesienie obowiązku polegającego na konieczności przedstawienia przez stronę czynności notarialnej pisemnej zgody naczelnika Urzędu Skarbowego albo zaświadczenia wydanego przez naczelnika Urzędu Skarbowego. W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych proponujemy jednoznacznie unormować, że podatnikiem będzie leasingobiorca jako ten, który ma największą wiedzę na temat przedmiotu opodatkowania. Obecnie jest to właściciel rzeczy, co wiąże się zarówno dla leasingodawców, jak i leasingobiorców z licznymi problemami prawnymi i faktycznymi, na przykład dotyczący wysokości zadeklarowanej podstawy opodatkowania. Nie zawsze leasingodawca, właściciel wie dokładnie, ma wszystkie informacje dotyczące tego, co jest opodatkowane. To dotyczy na przykład budowy elektrowni wiatrowych, w których różne elementy są wykonywane przez różne podmioty. Przyjęcie tej propozycji spowoduje obniżenie dla leasingobiorców kosztów samego leasingu. Ważną zmianą proponowaną w tej ustawie, i to nie tylko z racji gospodarczych, ale także proobronnych, jest zwolnienie z podatku od nieruchomości obiektów budowlanych lub ich części będących schronami lub ukryciami, jeżeli są wpisane do ewidencji schronów i ukryć prowadzonych przez odpowiednie organy administracji publicznej. Poza właśnie tym elementem redukcji obciążeń fiskalnych ma to znaczenie proobronne. Jak sprawa jest ważna, no to wszyscy zrozumieliśmy w ostatnich latach od momentu rozpoczęcia się wojny na Ukrainie. W prawie o notariacie proponujemy, aby na wniosek podmiotu biorącego udział w akcie notarialnym, będącym osobą fizyczną, notariusz był zobowiązany przesłać wpis tego aktu właściwemu miejscowo organowi podatkowemu. Pozwoli to temu organowi na wydanie decyzji ustalającej podatek od nieruchomości bez konieczności dodatkowego składania przez stronę tego aktu jakichkolwiek informacji. Dwie ważne zmiany proponujemy w ustawie o samorządowych kolegiach odwoławczych. Po pierwsze, żeby niektóre decyzje kolegiów były wydawane w składach jednoosobowych, a po drugie, aby było możliwe wykorzystanie środków bezpośredniego komunikowania na odległość, czyli krótko mówiąc forma zdalna. Jedno i drugie może poprawić funkcjonowanie SKO, jest to ważne, bo wiemy, to jest doświadczenie, myślę, w wielu częściach Polski, jak duże zaległości są w samorządowych kolegiach odwoławczych. Sprawy toczą się przez miesiące i lata. To pozwoli skrócić ten czas. W ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników proponujemy, aby w przypadku osób prowadzących działalność nieewidencjonowaną ich identyfikatorem był numer PESEL. Gminom proponujemy danie kompetencji do częściowego zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, jeżeli właściciel nie wytwarza popiołów paleniskowych. To jest oczywiście i ma znaczenie fiskalne, ale też jest pewien efekt taki, można powiedzieć, proekologiczny. W prawie o ruchu drogowym proponujemy, chcemy wyjść naprzeciw szerokim oczekiwaniom społecznym i pozwolić właścicielom pojazdów na czasowe wycofanie z ruchu dowolnego zarejestrowanego pojazdu. To ważne na przykład dla osób, które przebywają przez większą część roku, a czasami przez lata za granicą i tym, którzy posiadają pojazdy, które z natury rzeczy wykorzystywane są w jakimś krótkim czasie, na przykład tym, którzy posiadają kampery albo przyczepy kempingowe. Tu są także inne propozycje ułatwiające z kolei działania organów samorządu terytorialnego. Nie będę ich szczegółowo omawiał, bo nie ma na to w związku z 15 minutami przeznaczonymi na zreferowanie projektu czasu.
Bardzo ważne sprawy, jeśli chodzi o ustawę o ubezpieczeniach społecznych. Po pierwsze, likwidacja ograniczenia czasowego do korzystania z małego ZUS-u Plus. Mały ZUS Plus to wielki sukces rządu Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dobrze sprawdziło się to rozwiązanie. Uważamy, że sprawdziło się tak dobrze, że należy wyeliminować to ograniczenie czasowe. Już nie 36 miesięcy, ale dla wszystkich, które prowadzą działalność gospodarczą w stosunkowo niewielkim zakresie, powinna ta możliwość istnieć. Wiemy, że w wielu przypadkach osoby, które prowadzą taką małą działalność gospodarczą i są zmuszone do przejścia na zasady ogólne, oni je zawieszają albo rezygnują z niej ze szkodą dla sprawy. Taka działalność powinna być prowadzona i korzystać z tej preferencyjnej możliwości. I druga bardzo ważna zmiana, jeśli chodzi o ZUS, Wysoka Izbo, to jest, można powiedzieć, zmiana, fundamentalna zmiana perspektywy. Obecnie w razie wydania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzji rodzących negatywne konsekwencje dla obywateli i przedsiębiorców w obszarze zabezpieczenia społecznego, są oni zmuszeni do wnoszenia odwołania do sądu powszechnego, przed którym zgodnie z ogólnymi regułami dowodowymi zmuszeni są udowodnić podnoszone przez siebie kwestie. My uważamy, że należy odwrócić tę perspektywę. To ZUS w przypadku rozbieżności stanowisk ZUS-u i stron co do istnienia, nieistnienia treści stosunku prawnego lub prawa, z którym związane są skutki na gruncie ubezpieczeń społecznych, będzie musiał wystąpić do sądu powszechnego, by ten, rozpoznając powództwo zakładu, ustalił istnienie, nieistnienie lub treść tego stosunku. I to na ZUS-ie będzie ciążyć obowiązek udowodnienia swoich twierdzeń. Kolejna ważna zmiana to chcemy o 50% podnieść kwotę przychodów, do których możliwe jest opłacanie zryczałtowanego podatku dochodowego. Obecnie to są 2 miliony euro, chcemy, żeby to były 3 miliony euro. To uniknie, no to jest ważna sprawa, no pozwala uniknąć przedsiębiorcom skomplikowanej, sformalizowanej konieczności ustalania i dokumentowania kosztów uzyskania przychodu. W ustawie o broni i amunicji dwie racjonalizacje. Pierwsza to taka, by komendantom policji nie przysługiwało swobodne takie uznanie, dowolność, jeśli chodzi o odmowę przyznania pozwolenia na broń. Jeśli obywatel spełnił wymagania określone w ustawie, nie można dopuścić do interpretacji i tworzenia pozaustawowych kryteriów. Podobnie nieracjonalne jest obecnie jest możliwość wnoszenia przez komendantów odwołań od orzeczeń lekarskich lub psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie na broń, dlatego że przecież ci lekarze i ci psycholodzy są już w specjalnej ewidencji i rejestrze, podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej. No, jest bardzo mało prawdopodobne, żeby nie działali rzetelnie. Jeśli tak będzie, to w ramach nadzoru takie osoby po prostu z tej listy muszą być usuwane. Chcemy wzmocnić pozycję rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. No, obecnie musi on uiszczać koszty sądowe w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, no, co jest nieracjonalne, jeżeli jeden organ państwa przed innym organem państwa takie koszty musi ponosić. Jeśli chodzi o działalność, jeśli chodzi o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, chcemy, aby organizacje pozarządowe mogły korzystać z uproszczonej rachunkowości. Nie do 100 tysięcy złotych przychodu jak obecnie, ale do 300 tysięcy, więc trzykrotnie podwyższamy. Podobnie ta sama zasada dla kół gospodyń wiejskich. Mniej biurokracji, organizacje pozarządowe mają się skupić na tym, co jest ich istotą, a nie na spełnianiu wszystkich takich często no, wymagających dla organizacji społecznych wymagań prawnych. Kolejna rzecz to chodzi o ułatwienie funkcjonowania samorządów. Obecnie samorządy muszą płacić
ponosić koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w przypadku samochodów porzuconych, nieodebranych. Uważamy, że nie ma racji po temu. To są pojazdy o niskiej wartości i w znakomitej części podlegają utylizacji. Nie ma powodu, żeby samorządy były tymi kosztami obciążone. Bardzo ważna sprawa, obniżenie kosztów, obniżenie podatku VAT na odzież i obuwie dziecięce z 23% do 5%. To nie było możliwe ze względu na regulacje Unii Europejskiej, ale w związku z tutaj odpowiednimi notyfikacjami, które otrzymaliśmy, jest to dzisiaj możliwe. To byłby bardzo taki dobry, prospołeczny, prorodzinny ruch w momencie, kiedy rośnie inflacja, koszty życia są coraz wyższe. Chcemy skrócić terminy, jeśli chodzi o wycinkę drzew. Bardzo prosiłbym, panie marszałku, pani marszałek, o 2-3 minutki jeszcze. Jedną. Dziękuję. Więc skracamy terminy. To pozwoli obywatelom w czasie jednego sezonu przeprowadzić wycinkę. Często dzisiaj jest to trudne. Obniżenie kosztów w sprawach cywilnych, zlikwidowanie górnej granicy wynagrodzenia za utracony zarobek lub dochód za każdy dzień udziału w czynnościach sądowych. Tu Rzecznik Praw Obywatelskich na to zwracał uwagę. Możliwość przeniesienia klubów sportowych z ewidencji prowadzonych przez starostów do Krajowego Rejestru Sądowego bez konieczności zakładania nowego stowarzyszenia, co jest absurdem, ma wynikać dzisiaj z przepisów. Chcemy, aby zwiększyć ten katalog zabezpieczeń, jeśli chodzi o w związku z zastępczym wykonaniem ciążących na posiadaczy odpadów obowiązków, czyli krótko mówiąc ułatwić funkcjonowanie firmom, które są mniejsze, przegrywają konkurencję z dużymi międzynarodowymi koncernami, więc przynajmniej chcemy ułatwić w ten sposób, żeby rozszerzyć katalog sposobów zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Jeśli chodzi o prawo przedsiębiorców, już kończę, to po pierwsze chcemy uelastycznić prowadzenie działalności nieewidencjonowanej, rozliczenie roczne, a nie miesięczne. Ułatwi to rękodzielnikom, rzemieślnikom prowadzenie takiej działalności. I druga rzecz to cały szereg zmian dotyczących stanowienia prawa gospodarczego, między innymi uwzględnienie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w procesie projektowania, opiniowania projektów aktów normatywnych oraz wprowadzenie zasady, aby te przepisy były wprowadzane 2 razy do roku, 1 stycznia i 1 czerwca. Mam nadzieję, że te propozycje znajdą uznanie po wszystkich stronach sceny politycznej, że wszystkie kluby wesprą te rozwiązania, nawet jeśli nie wszystkie, to w znakomitej większości. Bardzo dziękuję pani marszałek za niezwykłą cierpliwość. Ponad 2 minuty. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Otwieram dyskusję i pierwszą do głosu zapraszam panią poseł Małgorzatę Wasserman, Prawo i Sprawiedliwość. Zapraszam. Dziękuję bardzo pani marszałek, Wysoka Izbo, szanowni państwo. Otóż Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości popiera projekt, który przed chwilą referował pan poseł Wróblewski, ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Jak państwo pewnie wszyscy wiecie, bo zapoznaliście się z tym projektem. To jest propozycja zmian w 27 ustawach. Jest to na tyle szeroki katalog, że w zasadzie każdy znajdzie coś, co dla niego jest bardzo istotne. Myślę, że tutaj jest dość dużo przepisów, które przede wszystkim stanowią ułatwienie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Tutaj jest wiele zmian, które nie tylko to uproszczą, ale przede wszystkim te zasady wprowadzania aktów prawnych dotyczących tej sfery gospodarczej mają być uregulowane i to jest w dużej części poświęcony ten projekt. To jest coś, co przyświecało wielu klubom parlamentarnym, które prezentowały swoje programy, czy to w kampanii wyborczej, czy aktualnie mówią o tym, że to są bardzo istotne kwestie. W związku z powyższym każdy z tych punktów 27 zasługuje na to, aby pochylić się nad nim i przedyskutować go, a poza tym, aby wprowadzić go w życie. Oczywiście w ramach tych propozycji są takie zmiany, które nie wymagają specjalnie kosztów. To jest na przykład kwestia zmiany formy umowy leasingu.
lobbingu. Zgadzam się tutaj z moim przedmówcą, iż nie istnieje dzisiaj żadne uzasadnienie do tego, aby ta umowa miała być zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podczas gdy w zasadzie większość umów dzisiaj jest zawierana w formie elektronicznej. I to są takie zmiany, które wymagają tylko dobrej woli, a nie wymagają kosztów. Oczywiście są też zmiany, które w jakikolwiek sposób będą czy mniejszy, czy większy, kosztowne. Przed nami prace, będziemy na ten temat rozmawiać, ale są za to bardzo wyczekiwane przez społeczeństwo. To jest choćby kwestia obniżenia VAT-u, jeżeli chodzi o ubranka dziecięce, z tych 23% do 5%. Jak wszyscy wiemy, jest to zmiana, na którą Unia Europejska wyraża zgodę, bo to w takim przypadku jest również dość istotne. Szanowni Państwo, są też zmiany takie jak w samorządowych kolegiach odwoławczych. Ja zgadzam się, iż te propozycje zawarte w projekcie tutaj jakby bardzo dobrze odpowiadają tym zapotrzebowaniom, ale też odpowiadają na głosy środowiska, które mówi o tym, że jest przeciążone i jakby zdając sobie sprawę z tego, że ciężko jest pozyskać środki na to, aby zatrudnić nowe osoby, możemy przecież zmienić też troszkę formę orzekania. Projekt jest w tym zakresie bardzo elastyczny. Chciałby tutaj projektodawca, aby zasadą było jednoosobowe orzekanie, ale też skład samorządowego kolegium odwoławczego w każdej chwili może zawnioskować o to, iż z uwagi na zawiłość sprawy będzie ta sprawa rozpatrywana w trzyosobowym składzie. Szanowni Państwo, my za naszych rządów przez te 8 lat bardzo staraliśmy się aktywizować tutaj społeczności zorganizowane w kołach gospodyń wiejskich. Stąd bym powiedziała z wielką taką radością przyjmiemy takie rozwiązanie, iż dojdzie do podwyższenia progu przychodów z tych 100 do 300 tysięcy złotych dla tych organizacji, które prowadzą działalność pożytku publicznego i wolontariuszy oraz przede wszystkim tych kół gospodyń wiejskich. Myślę, że przy galopującej inflacji nie trzeba tego w sposób specjalny uzasadniać. Są też zmiany, które będą też istotne z punktu widzenia osób na przykład posiadających samochody. To jest ta możliwość czasowego wyrejestrowania samochodu, a co za tym idzie nieopłacania ubezpieczenia obowiązkowego. Wszyscy wiemy, że ludzie dysponują niektórzy kilkoma samochodami, samochodami sportowymi, wersjami letnimi, czy też przyczepami na przykład kempingowymi, czy tego typu pojazdami, z których korzystają okresowo. Niektórzy mieszkają dużą część roku poza granicami kraju i dla nich to będzie bardzo duże ułatwienie. Dużo zmian, dużo propozycji dobrych dla obywateli, dobrych dla przedsiębiorców, wymagających tylko dobrej woli. W związku z powyższym Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości popiera zgłoszony projekt. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i zapraszam panią posłankę Marię Małgorzatę Janyską, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Poselski projekt ustawy posłów Klubu PiS o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, druk nr 558 i 558a, to zbiór różnych, jak już powiedziano, regulacji w 27 ustawach, którego elementów nie łączy wbrew pozorom tytuł, czyli ograniczenie biurokracji czy barier prawnych. To są w zdecydowanej większości zmiany regulacyjne do ustaw, mimo że pan poseł wnioskodawca jest przeciwny presji regulacyjnej. Te zmiany, przypomnę, to jest właściwie projekt, który w poprzedniej kadencji był już złożony przez pana między innymi w druku 3502, ale nie został poddany pracy Sejmu. Mimo że był tak świetny, tak pilny, tak potrzebny, to jednak nie został przez pana rząd skonsultowany. Proszę pana, no pan mówi, że to był lipiec, ale wy potrafiliście w ciągu jednego posiedzenia Sejmu zrobić 3 czytania. Jak był tak świetny, trzeba było nad tym pracować. A może dlatego, proszę państwa, że nawet rząd stwierdził, że projekt oprócz kilku pozytywnie ocenionych, ale niewiele znaczących rozwiązań wywołał także kontrowersje i opinie negatywne. Przypomnę, zmiany do ustawy o broni i amunicji, do ustawy o broni ojczyzny, o gospodarce nieruchomościami, o ochronie przyrody, o odpanach, o ułatwieniach w przygotowywaniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, inwestycji towarzyszących, od podatku, od towarów i usług, czy do kodeksu cywilnego. Obecnie złożony projekt ponownie z niewielkimi korektami do wersji tej, o której mówiłam w druku 3502 z poprzedniej kadencji, ale korektami, jak się domyślam, nie wynikającymi z kontrowersji, wynikającymi
wynikającymi z kontrowersji, a nie z urealnienia do rzeczywistości. Przypomnę, że w tamtej wersji był udział, na szczęście z tego zrezygnowaliście, był udział dzieci w polowaniach, propozycja sprzecznego z konstytucją uregulowania samorządu architektów i inżynierów budownictwa, dopuszczenia ingerencji administracyjnych czy uznania za ważną przyczynę posiadania broni, dzisiaj się z tego pan wycofał na szczęście, chęć udziału w potencjale obronnym państwa. I dobrze, że chociaż to wykreśliliście. Nadmienić należy, że projekt nie zawiera, mimo że wywołuje, żadnych skutków regulacji, nie był konsultowany i w takiej wersji właściwie nie da się nad nim pracować. Ten projekt nie stanowi niemal żadnej wartości deregulacyjnej, jeszcze raz podkreślę, jest w tej kategorii, którą pan określił presją regulacyjną. I panie pośle, jeszcze na koniec powiem, że bardzo mnie pan wzruszył troską o wzmocnienie roli rzecznika MŚP, także w opiniowaniu aktów prawnych, dlatego że jeśli pan sobie przypomina, to składałam na komisji deregulacji, w której pracowaliśmy razem, propozycje w tej materii bardzo szerokie. Pan się nawet przez sekundę nad tym nie zatrzymał. Odrzuciliście to, nie czytając, nie analizując. Taka była wasza praca, a dzisiaj udajecie, że chcecie ograniczać biurokrację i likwidować bariery prawne. To jest hipokryzja, ale mimo to w komisjach pewnie się nad tym pochylimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam panią poseł Izabelę Bodnar, Polska 2050, trzecia droga. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. W imieniu Klubu Parlamentarnego Polski 2050, trzecia droga, mam przyjemność przedstawić stanowisko dotyczące projektu o ograniczeniu biurokracji, barier prawnych, druk 558 oraz 558a. Projekt ustawy w założeniu ma na celu wprowadzenie zmian deregulacyjnych, które skrócą procedury ważne z punktu widzenia samorządów czy przedsiębiorców. Zdaniem wnioskodawcy projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz postulatom zgłaszanym m.in. właśnie przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajową Radę Notarialną czy samorządowe kolegie odwoławcze. Na co dzień wszyscy borykamy się z rozbudowaną biurokracją, procedurami, które czasami niepotrzebnie przeciągają procesy decyzyjne, opóźniając tym samym przedsiębiorczość, samorządy, podwyższając koszty prowadzenia działalności gospodarczej czy zmniejszając jej efektywność. Chyba wszyscy się z tym zgodzimy. Cieszę się, że ktoś, czy w tym przypadku posłowie Prawa i Sprawiedliwości, zainteresowali się tym tematem upraszczania życia przedsiębiorcom. Dziwić może jedynie fakt, że zrobiliście to państwo po wprowadzeniu Polskiego Ładu, który tylko w ubiegłym roku doprowadził do zamknięcia bądź zawieszenia 600 tysięcy polskich firm. Od samego początku wprowadzenia grubo ponad milion polskich przedsiębiorców. Dziwi to, że najpierw dociążyliście państwo tak przeogromnie przedsiębiorców polskich tym niedopracowanym, absolutnie nieskonsultowanym z nimi projektem, jakim był Polski Ład. Podnieśliście składkę zdrowotną, zrobiliście istny armagedon legislacyjny, prawny, z którym do tej pory przedsiębiorcy dostają gęsiej skórki. Nagle zreflektowaliście się i chcecie rzeczywiście teraz im upraszczać życie. Przygotowany projekt przewiduje wprowadzenie zmian aż w 27 ustawach. Jest bardzo, bardzo szeroki. Zakłada między innymi, nie będę tutaj może wszystkiego wymieniać, bo tu pan poseł Wróblewski to już bardzo dobrze i szeroko opisał, ale obniżenie VAT na odzież i obuwie dziecięce z 23 do 5%, umożliwienie zawarcia umowy leasingu w formie elektronicznej, częściowe zniesienie obowiązku uzyskiwania zaświadczenia naczelnika Urzędu Skarbowego przy obrocie nieruchomościami. Co mamy tu jeszcze? Wprowadzenie rocznego, a nie jak obecnie miesięcznego limitu przychodu uprawiającego do prowadzenia działalności nieewidencjonowanej. Wprowadzenie możliwości orzekania przez samorządowe kolegia odwoławcze w niektórych sprawach w składach jednoosobowych i obradowania w trybie zdalnym. W ustawie o ochronie przyrody zaproponowano skrócenie czasu trwania procedury umożliwiającej usunięcie drzew i tak dalej. Jak widzimy, ustawa jest bardzo, bardzo szeroka i porusza bardzo duże tematy, obszary tematyczne o bardzo dużym rozszczale tematycznym. Nie wiem, czyli od tych ubranek, bucików dziecięcych, poprzez schrony, podatki, broń, drzewa, sport, ZUS, odpady, aż po koła gospodyń wiejskich. Wnioskodawca podał, że z uwagi na ekonomikę procesu legislacyjnego zasadne jest procedowanie jednego projektu ustawy, choć jako Klub Parlamentarny Polski 2050 mamy pewne wątpliwości. Czy jedna szeroka ustawa będzie właściwa, by uporządkować tak wiele tematów z absolutnie różnych obszarów?
Mamy obawy, że ustawa wprowadzająca dla jednych ustaw 14-dniowe vacatio legis, dla innych miesięczne, a jeszcze inne wprowadzające od początku przyszłego roku, spowoduje jeden wielki chaos. Przewidywane skutki ustawy opisane są w niej bardzo krótko, jak żeby nie powiedzieć lakonicznie. Widać, że ustawa stworzona przez PiS, nie licząc niektórych słusznych punktów, jest bardzo mocno niedopracowana. Taki trochę Nowy Ład, wersja powyborcza. W zmniejszeniu VAT-u na odzież czy obuwie dziecięce z 23 na 5% ogranicza nas w tym zakresie prawodawstwo unijne, panie pośle, ale przede wszystkim trzeba zapytać rządu, czy stać nas na takie zmiany. Jakie skutki gospodarcze przyniesie podwyższenie przychodów dla ryczałtowców? Jakie będą obciążenia budżetu z tytułu proponowanych przez państwa zmian? No na te pytania nie uzyskujemy tutaj o żadnej odpowiedzi. Trudno nazwać te zmiany też ograniczeniem biurokracji, ponieważ te postulaty, które ciągną za sobą bardzo poważne konsekwencje finansowe. I o ile się zgadzamy, że biurokracja to wróg przedsiębiorczości, o tyle uważamy, że tak głębokie zmiany, tak kosztowne dla budżetu, powinny być przeprowadzane przez rząd, a nie taką wrzuconą do jednego worka inicjatywą poselską. Jako klub parlamentarny uważamy, że jest niedopracowana, jednakowoż z szacunku dla państwa pracy i z uwagi na to, że znajdują się tam niektóre zapisy, które są warte rozważenia, również stoimy za tym, aby przekierować tę ustawę do dalszych prac w Komisji Gospodarki i Rozwoju. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i zapraszam pana posła Mirosława Orlińskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Szanowna pani marszałek, szanowni państwo, rzeczywiście w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzecia Droga przedstawię stanowisko odnośnie poselskiego projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych i rzeczywiście zgodzę się tutaj z panią poseł Bodnar, która mówi, że tytuł jakby tego poselskiego projektu jest arcyciekawy, o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, natomiast jak spojrzymy w cały ten pakiet, to deregulacja blisko 30 ustaw tak naprawdę jest z różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Rzeczywiście część tych propozycji to kopia projektu skierowana jeszcze za czasów działania Komisji tej Nadzwyczajnej do spraw deregulacji, która działała w poprzedniej kadencji Sejmu. Warto tutaj podkreślić, że rzeczywiście te zmiany są w przeróżnych dziedzinach. Pan poseł Wróblewski to przedstawiał. Od tych zmian w prawie o ruchu drogowym, które mają umożliwić czasowe wycofanie z ruchu dowolnie zarejestrowanego pojazdu, poprzez ustawę o broni i amunicji, poprzez zniesienie obowiązku zawierania umów o cenie pojazdów porzuconych, które zostały przejęte przez samorządy, zmian w ustawie o rzeczach znalezionych, obniżenie właśnie tej stawki podatku od towarów i usług na odzież i obuwie dziecięce, o którym też tutaj mówiliśmy, skrócenie tych pewnych terminów administracyjnych, rzadszego niż obecnie podejmowania przez Rady Powiatu uchwał w sprawie opłat za usuwanie statków i innych obiektów pływających, co wynika przecież z tego prawa miejscowego, przywrócenie gminom autonomii w określaniu minimalnej liczby miejsc parkingowych, które miały być zrealizowane w ramach inwestycji mieszkaniowych, uelastycznienie projektu powierzchni handlowych, usługowych, poprawa funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych, o czym też tutaj była mowa, przyznanie gminom kompetencji do częściowego zwalniania z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, więc spektrum tych wszystkich pomysłów, regulacji jest naprawdę ogromny i tutaj myślę, że bardzo trudno jest to w jakimś stopniu ujednolicić i usystematyzować, choć na pewno niektóre z tych pomysłów wymagają dyskusji. Myślę, że także rząd pracuje nad częścią z tych rozwiązań. Rzeczywiście nie jest to uporządkowane, nie jest to może jakoś w takiej logice prawniczej ułożone, ale myślę, że jako klub Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzeciej Drogi chcemy pochylić się nad częścią tych rozwiązań, także rozumiejąc być może absurdalność niektórych podejść do tego tematu, więc kierujemy wniosek, aby skierować ten projekt do Komisji Gospodarki i Rozwoju. Bardzo dziękuję. Dziękuję i zapraszam pana posła Arkadiusza Sikorę z klubu Lewica. Pani marszałek, szanowni państwo,
W imieniu klubu Lewicy chciałbym przedstawić Państwu stanowisko na temat poselskiego projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, druk nr 558-558-A. Faktycznie, projekt jest bardzo obszerny, ale mam takie wrażenie, że jest nie do końca dopracowany i lekko chaotyczny. Według wnioskodawców nadrzędnym celem jest poszerzenie wolności obywateli, w tym przedsiębiorców. Być może idea jest słuszna, ale diabeł oczywiście tkwi w szczegółach. I tak wnioskodawcy informują, że zapisy tej ustawy niosą konsekwencje zmiany w blisko 30 ustawach, 27, jednakże w wielu sytuacjach wprowadzający nie informują nas o skutkach finansowych zarówno dla budżetu państwa, jak i dla samych obywateli czy też samorządów, które zmiany te za sobą niosą. I takich na przykład zmian my oczywiście poprzeć nie możemy. Za przykład podam artykuł 11 projektu, gdzie jest proponowana zmiana w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Proponowana jest likwidacja ograniczenia czasowego, w tej chwili jest do 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy, w których możliwe jest korzystanie z tak zwanego małego ZUS-u plus. Gdyby proponowana zmiana przepisu weszła w życie, ulga mały ZUS plus przysługiwałaby uprawnionym przedsiębiorcom bezterminowo. A to byłaby zmiana wpływająca bezpośrednio na przyszły stan Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i w konsekwencji szerzej finansów państwa. Tutaj ewidentnie nawet wnioskodawca nie wskazuje wysokości ubytku w budżecie państwa z tego tytułu. Wnioskodawca także nie informuje potencjalne osoby, które z tego zapisu skorzystają, o skutkach finansowych niosących w przyszłości dla samych zainteresowanych, a wynikających z płacenia niższych składek, które niewątpliwie obniżą wysokość otrzymywanych środków w przyszłości właśnie przez tych przedsiębiorców, a w skrajnych nawet przypadkach mogą doprowadzić do nieuzyskania przez ubezpieczonego uprawnień do najniższego świadczenia emerytalnego. Taki zapis nie tylko ogranicza biurokrację, ale przede wszystkim ma destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie całego systemu emerytalnego. Ale żeby nie było tak, że wszystkie te zapisy idą w złym kierunku, bo tak nie jest. Są propozycje, które warte są zastanowienia, jak choćby przyznanie Radom Gmin kompetencji do częściowego zwalniania z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wytwarza popiołów paleniskowych, to może stanowić zachętę do zmiany stosowanych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne, takie, w których nie są wytwarzane popioły paleniskowe. Przyczyni się to nie tylko do ochrony środowiska, ale pozwoli mieszkańcom na realne oszczędności. Niemniej jednak, patrząc na ogół proponowanych zmian i po zapoznaniu się z opiniami Związku Powiatów Polskich, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, większość tych zmian niesie za sobą konsekwencje finansowe zarówno dla budżetu państwa, jak i dla budżetów JST. Brak na tym etapie choćby podstawowych wyliczeń niosących te konsekwencje finansowe powoduje, że nie jesteśmy w stanie oszacować dzisiaj skutków, które zapisy te za sobą będą niosły. Dlatego konieczne jest dostarczenie choćby przybliżonych wyliczeń kwotowych dla proponowanych zmian w przepisach. Tak jak przedstawiciele poprzednich klubów, uznajemy jednak, że warto nad tym projektem popracować i będziemy głosowali za skierowaniem tego do dalszych prac w komisjach. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i zapraszam pana posła Przemysława Wiplera z Konfederacji. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Projekt ustawy, nad którym mamy rozpocząć pracę, to ustawa deregulacyjna. To ustawa, która ma upraszczać życie Polaków, ma wycinać z prawa niepotrzebne przepisy, ma ułatwiać nam procedowanie przed urzędami i jako taka zasługuje jak najbardziej na dalszą pracę. Ta ustawa to jednak, musimy sobie uczciwie powiedzieć, groch z kapustą. To może i dobry groch z kapustą, ale groch z kapustą. Wygląda to, jakby komuś zostały resztki z iluś różnych potraw, wpakował to do jednego kotła i postanowił nam tutaj w Wysokiej Izbie zaserwować. Są te przepisy takie od sasa do lasa, począwszy
od rozsądnych przepisów, żeby w drodze elektronicznej można było zawrzeć umowę leasingową, co po doświadczeniach zamykania gospodarki, odcinania Polaków od normalnego życia jest jasne, że im więcej rzeczy będziemy mogli w taki sposób drogą podpisu elektronicznego załatwić, tym lepiej. Są tam jednocześnie właśnie przepisy dotyczące pozwoleń na broń, wycinania drzew, po przepisy dotyczące formy prawnej czynności, ułatwianie działań przed notariuszami, a skończywszy na obniżeniu VAT-u na ubranka dla najmłodszych, najmniejszych dzieci. Wszystko, praktycznie każdy z tych punktów jest punktem, nad którym można dyskutować i jeżeli uda się przynajmniej część tych poprawek, część tych przepisów uchwalić, wprowadzić do porządku prawnego, będziemy z tego zadowoleni, będziemy uważali, że życie Polaków stanie się w jakichś małych, drobnych sprawach prostsze. To jest element takiego trendu zdrowego, który mamy nadzieję będzie miał miejsce w najbliższych latach na świecie. To są takie działania, które zapowiada w Stanach członek administracji Trumpa, pan Elon Musk, ale to jest kropla w morzu potrzeb. To jest dobry moment, żebyśmy sobie zadali pytanie, dlaczego mając 8 lat na takie ruchy, na tego rodzaju działania, nie zdążyliście tak naprawdę tego uchwalić. To jest ustawa spadkowa. To jest owoc prac komisji deregulacyjnej, której prace zaczęły się za późno, która była wewnątrz waszego klubu parlamentarnego, jak rządziliście Polską, drodzy koledzy i koleżanki z Prawa i Sprawiedliwości, wewnętrznie blokowana. I teraz no, my ją serwujecie jako posłowie opozycji, największego klubu, ale jednak opozycyjnego. To są zmiany dobre, rozsądne, dlatego chcemy nad nimi pracować, chcemy nad nimi dyskutować. Jeżeli nie będzie większości dla całej tej ustawy, uchwalmy chociaż część z niej. Ja pamiętam, gdy jeszcze jako poseł klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość robiłem z Jarosławem Kaczyńskim konferencję prasową, w której mieliśmy przekreślone cyferki 23 i pokazywaliśmy, że VAT powinien być 8% na te ubranka. To było na wiosnę 2012 roku. W latach 15-23 mieliście absolutną większość, mieliście swojego prezydenta o notyfikację do Komisji Europejskiej, która pozwoli nam na zastosowanie środka specjalnego, czyli odejście w tym konkretnym przypadku od stawki podstawowej, zastosowanie stawek obniżonych, mogliście wystąpić zaraz po wygranych wyborach. Tym bardziej, że konferencję w tej sprawie robiłem z niejaką ówczesną wiceprezes waszej formacji, a późniejszą premier panią Beatą Szydło. Ani ona, ani za jej rządu nie wystąpiono o notyfikacje, które pozwoliły na obniżenie VAT-u na ubranka dla dzieci, ani nie zrobiono tego przez kolejne lata. Notyfikację uzyskaliście w taki sposób, że nie wprowadziliście tej ustawy. Może dlatego, że jak pan premier Mateusz Morawiecki pisał w mailach do pań minister odpowiedzialnych za politykę prorodzinną, że proponuje, żeby teraz składać jakieś tańsze propozycje, ponieważ pomimo tych bardzo drogich, czyli 500+ i innych tego rodzaju rozwiązań, demografia niespecjalnie się poprawiła, tak delikatnie mówiąc. Więc ja rozumiem, że w chwili obecnej rząd z tych samych powodów, dla których rząd Prawa i Sprawiedliwości nie chciał obniżyć realnie VAT-u dla maluszków na ubrania, też może nie poprzeć tej ustawy. Tak, to jest najdroższe z wszystkich tych rozwiązań, które ma realne, prawdziwe skutki budżetowe w prawdziwych cyfrach, w prawdziwych kwotach. Ale pracujmy nad wszystkim, pracujmy również nad tym. Mamy nadzieję, że te prace pójdą sprawniej, że ustawa nie będzie mrożona. Cieszę się, że dzięki poprawce posłów Konfederacji wprowadzono w regulaminie Sejmu zasadę, że drugie czytanie musi być w trakcie 9 miesięcy od zakończenia pierwszego, więc mamy nadzieję, że w trakcie najbliższych 9 miesięcy zakończymy drugie czytanie i dokończymy pracę nad tą ustawą przynajmniej w części. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Do pytań zapisało się 19 parlamentarzystów. Wyznaczam czas 1 minutę. I zamykam listę. W międzyczasie, zanim rozpoczniemy jeszcze tą serię pytań, chciałam poinformować, że do oświadczeń poselskich zapisało się prawie 40 parlamentarzystów. Chciałam Państwu przypomnieć, że jeżeli chcecie, to możecie oświadczenia złożyć na piśmie, ale jeśli chcecie się oświadczać tutaj na mównicy, to oczywiście serdecznie zapraszam. Czas nie będzie
długi, więc bardzo proszę tak skrótowo potraktować swoje oświadczenia. I pierwszego do pytania zapraszam pana posła Mateckiego, ale nie widzę, więc zapraszam panią posłankę Annę Gębicką, też nie widzę. Zapraszam pana posła Bartłomieja Dorywalskiego, który jest Prawo i Sprawiedliwość. Zapraszam. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, ograniczenie biurokracji i uproszczenie przepisów prawnych to kluczowe wyzwania współczesnych systemów administracyjnych. Lawinowy wzrost liczby nowych regulacji prawnych często zamiast wspierać obywateli i przedsiębiorców prowadzą do większych trudności w ich codziennym funkcjonowaniu. Nadmierna liczba obowiązków administracyjnych, skomplikowane procedury i często niespójne przepisy są nie tylko źródłem frustracji, ale również barierą dla rozwoju gospodarczego i efektywności działań publicznych. Idee ograniczenia biurokracji są szczególnie ważne w kontekście budowania przyjaznego otoczenia prawnego, które wspiera innowacje, rozwój przedsiębiorczości oraz zwiększa efektywność działania administracji. Dążenie do zmniejszenia liczby przepisów, uproszczenia procedur oraz eliminacji zbędnych barier prawnych pozwala nie tylko na oszczędność czasu i środków, ale również wzmacnia zaufanie obywateli do instytucji państwowych. Ograniczenie biurokracji, o którym mowa w procedowanym projekcie ustawy, powinno być priorytetem legislacyjnym, który wpływa na podniesienie konkurencyjności gospodarki oraz jakości życia społeczeństwa. Pytanie: czy projekt uwzględnia ewentualne trudności, jakie mogą pojawić się w trakcie dostosowywania organów administracji publicznej do nowych przepisów? Dziękuję. Dziękuję i zapraszam pana posła Grzegorza Lorka z Prawa i Sprawiedliwości. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. Poseł Bartłomiej Wróblewski postawił fundamentalne pytanie. Czy jako państwo i jego siermiężne ramię administracyjno-prawne będzie służyło ludziom? Czy będzie im przeszkadzało w życiu? Dam państwu taki przykład z Wielkiej Brytanii. Dzwoni urzędnik skarbowy do obywatela i mówi: szanowny panie, nie skorzystał pan z dobrodziejstw przepisów. No właśnie, czy jest coś takiego możliwe w naszym kraju? Uważam, szanowni państwo, że nie powinniście panu sprawozdawcy zazdrościć ustawy, tylko wziąć się do konkretnej pracy. Wiele tych rozwiązań jest bardzo korzystnych i dobrych dla obywateli i mam nadzieję, że nie będzie tak, jak powiedział jeden z moich przedmówców, i nie będziemy czekać 9 miesięcy. Uważam, że ustawa w wielu elementach jest bardzo dobra i oczekiwana przez społeczeństwo. Wysoka Izbo, czas do szybkiej pracy. Dziękuję. Dziękuję i zapraszam pana posła Andrzeja Kryja, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, każda zmiana, która ułatwi życie i działalność przedsiębiorcom, a szerzej mówiąc Polakom, jest potrzebna, jest oczekiwana i dobrze, że dzisiaj zajęliśmy się projektem tej ustawy. Szkoda tylko, że projekt złożony w lutym tego roku procedujemy 9 czy 10 miesięcy później. A przecież te zmiany są bardzo korzystne. Podam jeden przykład. Zwiększenie z 2 do 3 milionów euro limitu przychodów, który umożliwia płacenie ryczałtowego podatku dochodowego. Jak korzystna będzie ta zmiana, nie muszę chyba nikogo na tej sali przekonywać. I tu, proszę państwa, optymistyczne jest to, że wszystkie kluby chcą procedowania tego projektu w komisjach. Natomiast obawiam się jednak tego, że rząd na zasadzie nie, bo nie, będzie robił wszystko, żeby tego projektu nie uchwalić. Dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszam pana posła Mariusza Krystiana, Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, Wysoka Izbo, projektowana ustawa ma bardzo ważne znaczenie dla usprawnienia funkcjonowania różnych aspektów życia gospodarczego. Wiele pozytywnych zmian przewiduje. Ja mam dwa pytania zasadnicze co do projektowanych przepisów. W zmianach dotyczących zmianie w ustawie o gospodarce nieruchomościami zapisany jest przepis, w którym dodatkowy punkt 14 umożliwiać będzie dokonanie podziału nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. O ile w przypadku decyzji tzw. WZ-ek sprawa jest dla mnie jasna, ponieważ podstawowym obowiązkiem samorządu terytorialnego jest kształtowanie ładu przestrzennego w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
I tak rzeczywiście jest, choćby jak w procedowanym ustawie prawo lotnicze, że 20 lat w danym miejscu nie ma planu przestrzennego i próbuje się forsować lobbystyczne wrzutki. Natomiast tutaj może być pewien problem, jeśli chodzi o umożliwienie dokonania podziału nieruchomości niezależnie od tego, co mówi miejscowy plan. Więc to troszeczkę może być w sprzeczności. Jak zamierzacie Państwo wyeliminować tą wątpliwość? Dziękuję bardzo. I zapraszam Panią poseł Bożenę Lisowską, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek, Wysoki Sejmie, mimo że tytuł poselskiego projektu ustawy jest zachęcający, to złożona nowelizacja do 27 ustaw jest w dużej mierze niedopracowana i nieaktualna, ponieważ zawiera propozycje rozwiązań, które obecny Sejm już przyjął. Dla przykładu podam proponowaną zmianę w artykule 15 dotyczącą ustawy pożytku publicznego i wolontariacie, gdzie Państwo proponujecie zmianę artykułu 10a tej ustawy w taki sposób, że wnosicie o podniesienie kwoty ze 100 do 300 tysięcy uprawniającej organizacje pozarządowe do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Jednak obecny Sejm, proszę Państwa, ten próg podniósł do 1 000 000 i on już wszedł w życie, także to jest dalece nieaktualne i bezprzedmiotowe. Podobnie w artykule 26 w ustawie o kołach gospodyń wiejskich proponujecie Państwo adekwatne rozwiązanie, które obecny Sejm także już przyjął. Szanowni Państwo, pewne zapisy tej ustawy są zatem bezprzedmiotowe, a nad innymi chętnie będę współpracować. Dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszam pana posła Michała Wosia, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję, pani marszałek, Wysoka Izbo. Wszystkie siły polityczne, od prawa do lewa, czy środek, czy ludowcy, czy konserwatyści, wszyscy mówią o tym, że gospodarka jest przeregulowana, że jest potrzebna deregulacja w zakresie procedur, że jest potrzebna deregulacja w zakresie biurokracji. I dzisiaj mamy, szanowni państwo, już rok jak rządzi Donald Tusk, rok jak rządzi ta koalicja, naobiecywali przedsiębiorcom, naobiecywali Polakom, naobiecywali obywatelom, a nie robią nic. Donald Tusk musi służby specjalne wysyłać, korzystać, odwracać uwagę opinii publicznej igrzyskami, bo nie zajmujecie się konkretami, waszymi konkretami. Pan poseł Wróblewski z zespołem wykonał gigantyczną pracę i przyniósł tutaj bardzo dobrą ustawę. Dlatego apel do Wysokiej Izby, żeby nad tą ustawą szybko pracować, szybko procedować, jak najszybciej spowodować, żeby stała się obowiązującym prawem, bo ona ułatwi życie Polakom. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pan poseł Andrzej Gawron, Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, Wysoka Izbo, właśnie nad takimi ustawami powinien pracować Sejm. Takie ustawy, które upraszczają przepisy, które burzą pewne zagmatwanie w biurokracji, takie przepisy, które są po prostu dobre dla obywateli, dla przedsiębiorców, i nad tym chciałbym się skupić. W tych propozycjach, które zostały w tej ustawie zgłoszone, jest ulepszenie małego ZUS-u plus. To jest element, który pomaga około 300 tysięcy przedsiębiorcom, z jego korzystają, i rzeczywiście w trudnych sytuacjach, kiedy firma ma problemy, jest to zmniejszenie ich obciążeń. I myślę, że zmiana tego czasu okresu z 36 miesięcy do właśnie możliwości korzystania bezterminowo z małego ZUS-u to jest dobre rozwiązanie, a ja uważam, że jeszcze również ten limit, który obowiązuje w małym ZUS-ie, 120 tysięcy przychodów, również powinien być zniesiony. Trzecia droga obiecywała dobrowolny ZUS. No gdzie jest ten dobrowolny ZUS? Gdzie jest L4 płatny przez ZUS od pierwszego dnia dla przedsiębiorców? Uchwalmy te przepisy. I zapraszam panią poseł Agatę Wojtyszek, Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, Wysoka Izbo, ustawa deregulacyjna przynosi wiele uproszczeń w różnych dziedzinach życia, w różnych ustawach, i dziwi fakt, że tak długo czekaliśmy na to, abyśmy mogli o niej dzisiaj rozmawiać. Jedno z uproszczeń, które prowadzi ta ustawa, to związana jest z kołami gospodyń wiejskich i organizacjami pozarządowymi. Koła gospodyń wiejskich to wielki fenomen polskiej wsi. To mężczyźni i kobiety, które gromadzą się wokół koła gospodyń wiejskich, są naprawdę wielkim skarbem dla lokalnej społeczności. Prawo i Sprawiedliwość
Sprawiedliwość w 2018 roku wprowadziło ustawę, która wspierała finansowo koła gospodyń wiejskich. Jednak prowadzenie pełnej rachunkowości jest bardzo skomplikowane, dlatego cieszy fakt, że ta ustawa przewiduje trzykrotne zwiększenie progu dla uproszczonej księgowości, ale również ważne jest, że takie samo rozwiązanie jest dla organizacji pozarządowych, które działają dla dobra społecznego i nie są nastawione na zysk. Zatem ta inicjatywa jest bardzo cenna i mam nadzieję, że nie będziemy czekać kolejnych 9 miesięcy na kolejne czytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszam panią poseł Agnieszkę Górską, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, to ważne zmiany legislacyjne zawarte w tym projekcie ustawy, które przede wszystkim pozwolą w znaczący sposób na ograniczenie biurokracji, która jest obciążeniem zarówno dla obywateli, w tym przedsiębiorców, jak i organów administracji publicznej. Jedną z propozycji jest usprawnienie działalności samorządowych kolegiów odwoławczych, a tym samym skrócenie czasu, jaki jest potrzebny obywatelom na ostateczne załatwienie sprawy. Rozwiązania te zawarte są w artykule 5 niniejszego projektu ustawy. Samorządowe kolegia odwoławcze będą mogły orzekać w szczególnych przypadkach, w sprawach prostych, sprawach nie wymagających większego nakładu pracy czy nakładu czasów jednoosobowych składach. Natomiast Krajowa Reprezentacja SKO i składy orzekające wyznaczone do rozpoznawania spraw będą mogły zwoływać i odbywać posiedzenia, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym i uchwały i decyzje, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przyjęcie tych rozwiązań pozwoli na przyspieszenie rozpatrywania odwołań od decyzji i stwierdzenia ich nieważności. Dziękuję bardzo. Im szybciej przyjmiemy te rozwiązania, tym szybciej będą one służyć polskiemu społeczeństwu. Dziękuję i zapraszam pana posła Krzysztofa Grabczuka, Koalicja Obywatelska. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. Przedsiębiorczość powinna być polską racją stanu. Ograniczanie biurokracji jest konieczne. I wszyscy na tej sali zgadzamy się co do tego. Do tego jeszcze weźmiemy pod uwagę, że dzisiaj mamy gospodarkę globalną, że każda firma musi konkurować de facto nie tylko w Europie, ale również na świecie. To te kraje zwyciężą, te przedsiębiorstwa zwyciężą, które bardziej uproszczą system podatkowy, system cały biurokratyczny i które rzeczywiście będą wspierać przedsiębiorczość. Co do tego absolutnie wydaje mi się, że na tej sali nie ma uwag. Czy należy to robić szybko? Niekoniecznie. Trzeba robić to mądrze i trzeba zrobić to w sposób przemyślany. Państwo szybko wprowadziliście Polski Ład. Wykręcaliście rękę, wprowadzaliście niektóre przepisy wbrew zdrowemu rozsądkowi, to zakończyło się katastrofą, później z tego wycofaliście się. Ale to, co jak uderzyło polskich przedsiębiorców, to nie dało się cofnąć. Ja głęboko wierzę, że uda się nad tym projektem, nad projektem dla przedsiębiorców pracować ponad podziałami partyjnymi, politycznymi i coś, co będzie słuszne na wiele lat. Dziękuję bardzo. I zapraszam panią poseł Agnieszkę Soin, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję, szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. Ograniczenie biurokracji to jest bardzo dobre zmiany, dobre przepisy i rzeczywiście powinniśmy tutaj wszyscy pracować nad tym projektem ustawy ponad podziałami. Cieszy mnie bardzo, że przedstawiciele poszczególnych klubów odnieśli się, można powiedzieć, prawie że może nie w całości, ale w części pozytywnie, więc to dobrze rokuje do dalszej wspólnej pracy nad tym projektem, ponieważ ten projekt będzie służył nie tylko przedsiębiorcom, nie tylko wielu instytucjom, ale również kołom gospodyń wiejskich, również osobom fizycznym. Na przykład jest taka propozycja zmian dla osób fizycznych, które wyjeżdżają poza granice naszego kraju na dłuższy okres i w tym czasie muszą płacić obowiązkowe składki za auta. W tym momencie ten projekt będzie pozwalał, że na ten czas określony osoby fizyczne będą miały możliwość wyrejestrować swoje auto w
za czas, z którego nie będą z tego auta korzystać i nie będą musieli ponosić obowiązkowych opłat. Bardzo dziękuję. Dziękuję i zapraszam pana posła Władysława Kurowskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, Wysoki Sejmie, posłanka Koalicji Obywatelskiej krytykowała bardzo tą propozycję, ale sami z żadnymi propozycjami polepszającymi byt przedsiębiorców polskich nie wychodzą. No ale już pomijmy to, widzimy, że większość chce pracować nad tym projektem ustawy i to jest najważniejsze, chociaż pewnie daleko jeszcze do ideału, ale przecież po to tu jesteśmy i w komisjach również, żeby wypracować coś, co będzie przyjmowane i akceptowalne przez wszystkich, coś, co będzie najlepsze. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz bardzo istotną, która się pojawia dwa razy w tym projekcie ustawy, to jest działalność nieewidencjonowana. Najważniejsze rzeczy są opisane w artykule 24. Przypomnę, że to jest działalność, która nie jest działalnością gospodarczą, ale jest pewną aktywnością wielu Polaków, która też daje pewne przychody. Do tej pory mamy tak, że ta działalność musi być jakby monitorowana co miesięcznie, żeby nie przekroczyła 75% najniższego uposażenia. Teraz zmieniamy to na 9-krotność i to w skali roku. Myślę, że to jest bardzo dobry krok w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo. Po to, żeby ułatwić właśnie tą działalność gospodarczą. Dziękuję bardzo. I zapraszam pana posła Patryka Wichra, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, szanowni państwo. Projekt bardzo istotny. W tamtej kadencji miałem przyjemność z panem przewodniczącym pracować w Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji. Udało się uchwalić dwie ustawy. Ta była trzecia, wtedy nie zdążyliśmy. Była od razu złożona w lutym tej kadencji. 10 miesięcy czekaliśmy, żeby wpłynęła na to posiedzenie, żebyśmy mogli o nich zacząć rozmawiać. 10 miesięcy. Dlatego niektóre przepisy, te dwa dotyczące się NGO-sów czy KUŚ się zaktualizował, bo w międzyczasie były inne procedowane ustawy. A więc moi drodzy państwo, wielka prośba, nie mroźcie tyle ustaw, a będzie wszystko aktualne i będzie to szybciej jakaś te prace wyglądać. I to jest taki apel, żebyśmy nie czekali kolejnych 9 miesięcy, bo ta ustawa już jest dobrze donoszona, pora ją po prostu rozwiązać i wprowadzić. A więc moi drodzy państwo, świetne rozwiązania, łamiemy pewne stereotypy urzędnicze, na przykład ZUS. Ile osób cierpiało, miał problemy z ustaleniem swojej emerytury, renty, bo musiał być tą osobą, która udowadniała, a Urząd Wielki zwalczał ich w tych staraniach. Dzisiaj to ZUS musi udowodnić swoje racje, to ZUS musi udowodnić, że komuś się nie należy świadczenie. A więc, moi drodzy państwo, trzeba zmieniać filozofię funkcjonowania administracji na korzyść podatników, na korzyść Polaków i właśnie taki jest cel tej ustawy i w tym kierunku chcemy iść. I prosimy, powołajcie Komisję do Spraw Deregulacji, z miłą chęcią w niej będziemy pracować. Dziękuję serdecznie. Dziękuję i zapraszam panią posłankę Zofię Czerną. Koalicja Obywatelska. Pani marszałek, Wysoki Sejmie, panie ministrze. Wszyscy są za tym, żeby usprawniać prawo. Ale powiedzmy sobie wyraźnie i szczerze, a szczególnie kieruję to do nowych posłów, bo o tym nie wiedzą, że to nie jest wcale nowa ustawa. Ten projekt pana posła Wróblewskiego był w poprzedniej kadencji. Rząd PiS się nad tym zastanawiał, ale go nie przyjął. Niestety go nie przyjął. Teraz projekt ten jest częściowo nieaktualny, ale przede wszystkim chcę zwrócić uwagę na to, dlaczego są tam pewne zapisy. Na przykład pośpiech legislacyjny nad ustawą o obronie ojczyzny spowodował wasz projekt, że ustawa w tej chwili jest niespójna i niejasna. To po pierwsze. Po drugie, już było wycinka drzew każdy natychmiast, kiedy tylko sobie życzy. Ludzie błagali o to, żeby zapobiec takiej wycince. I dzięki temu troszeczkę ograniczyliście to prawo. I ostatnia kwestia. W ostatnich miesiącach, dwóch nawet, rozmawiamy o sporcie. Tu są pomysły o sporcie. Dlaczego o tym nie rozmawiacie wtedy, kiedy rozpatruje się taką ustawę? Dziękuję bardzo. No to są jakieś naprawdę dziwne podejście. A Urząd Ochrony Danych Osobowych powinien przede wszystkim to zobaczyć. Dziękuję i zapraszam pana posła Witolda Tumanowicza, Konfederacja. Pani marszałek, Wysoka Izbo, muszę przyznać, że jak zobaczyłem nazwę tej ustawy, ustawa o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, no to muszę przyznać, że się uśmiechnąłem, bo prawda jest taka, że jest to właściwie
akt oskarżenia wobec waszych rządów, bo to znaczy tylko i wyłącznie przyznanie się do winy, że podczas waszych rządów była nadmierna biurokracja i były bariery prawne, skoro je właśnie w tym momencie musimy deregulować. I słusznie, że je będziemy deregulować, bo jako Konfederacja oczywiście każde pomysły, każdą ustawę, która rzeczywiście te bariery będzie ograniczać, będzie znosić biurokrację, no po prostu warto poprzeć, dlatego będziemy na pewno dalej pracować nad tą ustawą. Dziękuję. Dziękuję i zapraszam pana posła Grzegorza Płaczka, Konfederacja. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, szanowny panie pośle, każda walka z niepotrzebnymi barierami prawnymi jest na wagę złota. Każda walka z ograniczeniami biurokracji jest na wagę złota. Wszystko, co robimy, żeby ułatwić życie Polakom, jest na wagę złota. Nawet jeżeli będziemy walczyć o to ułatwienie, wprowadzając dosyć ciekawą konstrukcyjnie ustawę, gdzie mamy trochę o ubezpieczeniach, trochę o drzewach, trochę o przedsiębiorstwach, rozumiem ideę. To, czego nie znalazłem, to informacji, jaki będzie miała finansowy wpływ na budżet państwa ta ustawa. I zwracam się z prośbą tutaj o poinformowanie posłów i opinii publicznej, czy będziemy mieć ewentualnie oszczędności, a jeśli nie, to jaki będzie koszt dla budżetu. Dziękuję. Dziękuję i zapraszam pana posła Zbigniewa Boguckiego, z którym jeszcze dzisiaj się nie widziałam na tej sali. Bardzo mi miło. Szanowna pani marszałek, Wysoki Sejmie, poselski projekt Prawa i Sprawiedliwości ustawy deregulacyjnej. No to właśnie łamanie tych barier prawnych, ograniczanie biurokracji. Tutaj no do pana posła z Konfederacji zrobiliśmy tyle w czasie wojny na Ukrainie, COVID-u, tych wszystkich przeciwności, że naprawdę nie warto atakować Prawa i Sprawiedliwości. Warto razem z nami zrobić wspólnie tę ustawę i poprzeć tę ustawę. Natomiast no, jest tam takie ciekawe rozwiązanie. Ja byłem przedsiębiorcą 10 lat i te pieczątki, które dla mnie kojarzyły się z takim carskim urzędnikiem, który często był niepiśmienny, nie umiał czytać, pisać, ale właśnie miał tą pieczęć, którą przystawiał i to był autorytet carskiego państwa. Dzisiaj chcemy z tym zerwać. To jest bardzo proste rozwiązanie. Tak samo jak po co przynosić papier z rejestrów takich jak KRS czy Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej, skoro wszyscy do tego mamy dostęp, nie tylko urzędnicy, każdy z nas ma do tego dostęp. To są bardzo proste zmiany, które po prostu ułatwią życie nie tylko przedsiębiorcom, ale wszystkim nam. Zróbmy to razem ponad podziałami, także razem z Konfederacją, także razem z Platformą, ze wszystkimi klubami, które są w tym Sejmie. Dla dobra Polaków. Dziękuję bardzo. Natomiast pana posła Rafała Webera nie widzę. W związku z tym zakończyliśmy pytania. Z odpowiedziami zmierzy się sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, pan minister Michał Jaros. Ale pani marszałek, że co? Stanowisko rządu. Szanowna pani marszałek. Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, ja mam zaszczyt oczywiście zaprezentować stanowisko rządu wobec tego projektu ustawy. I projekt stanowiska rządu wobec projektu poselskiego ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych w druku numer 558 w listopadzie bieżącego roku przeszedł proces uzgodnień, które prowadziło Ministerstwo Rozwoju i Technologii z innymi resortami. W najbliższym czasie zostanie skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów. W związku z tym minister rozwoju i technologii na obecnym posiedzeniu Sejmu nie może przedstawić oficjalnego stanowiska rządu wobec tego projektu ustawy. Zostanie oczywiście ono przedłożone Wysokiej Izbie niezwłocznie po jego przyjęciu. Niemniej należy wskazać na następujące kwestie. Poselski projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, jak wskazują jego autorzy, ma na celu eliminowanie obciążeń prawnych dla obywateli, w tym dla przedsiębiorców, i przewiduje zmiany w ponad 20 ustawach. Samą inicjatywę zmniejszania biurokracji i obciążeń należy traktować jako pozytywną oraz godną pochwały. Deregulacja stanowi jedno z najważniejszych zadań obecnego polskiego rządu. Stąd też właśnie na zaawansowanym stadium rządowego procesu legislacyjnego znajduje się opracowany w resorcie
rozwoju i technologii projekt pierwszej ustawy deregulacyjnej dla przedsiębiorców. Liczę, że w bardzo niedługim czasie będziemy mieli też przyjemność zaprezentowania go przed Wysoką Izbą. Wspomniany przeze mnie projekt rządowy dotyka w niektórych obszarach podobnej materii co projekt poselski, regulując je jednak w lepszy, przejrzysty i bardziej kompleksowy sposób. Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że każda deregulacja musi pozostawać racjonalna tak, by wprowadzane nią rozwiązania nie stanowiły ryzyka dla takich uniwersalnych wartości jak na przykład bezpieczeństwo publiczne, pewność obrotu gospodarczego, zdrowie czy ochrona środowiska. I tutaj, zwracając się do autorów projektu, pragnę przekazać, że biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia z przygotowanymi przez Państwa projektami antybiurokratycznymi, nabieram poważnych wątpliwości. Czy to nie w Waszej wcześniejszej ustawie wprowadziliście takie rozwiązania w zakresie miejsc parkingowych, które windowały koszty budowy budynków mieszkalnych i w konsekwencji doprowadziły do ograniczenia inwestycji? Czy to nie w tej samej ustawie liberalizowaliście dostęp do broni? Czy wreszcie omal nie zabiliście swoimi pomysłami zbiórek publicznych na cele charytatywne? Także na CITO trzeba było procedować ustawę, która to odkręci. Brak kompetencji, rozeznania i wiedzy, pomimo, chcę w to głęboko wierzyć, i że macie dobre intencje i możecie prowadzić do dobrych rozwiązań, aczkolwiek mam też świadomość, że niektóre rozwiązania, które były przedkładane Wysokiej Izbie przez Komisję Deregulacyjną, niestety prowadziły do fatalnych rezultatów, o których wcześniej powiedziałem, jak chociażby wspomniane miejsca parkingowe, które wstrzymały inwestycje. Tym bardziej zatem podkreślam, że proces zmniejszania barier musi się odgrywać z głową, musi to być racjonalne, musi to być przewidywalne, musi to być też ocenione nie tylko z perspektywy wydarzenia komisji czy konferencji prasowej, tylko realnych działań, które w konsekwencji będą ponosili przedsiębiorcy, też zapisów ustaw. Mając na uwadze to, co powiedziałem, nie dziwi mnie zatem, że w ocenie właściwych resortów zdecydowana większość pomysłów, która to ocena stanowić będzie podstawą rządowego stanowiska, została przyjęta negatywnie. Wskazano liczne problemy praktyczne, które rozwiązania to będą wywoływać, czy też zagrożenia, które będą rodzić. Choć w ramach zaproponowanych zmian zdarzają się liczne wyjątki o co mniejszym znaczeniowo charakterze, to nie przesłania to ogólnie negatywnego wydźwięku całości. Ze szczegółami, jak powiedziałem, będą Państwo mieli okazję zapoznać się w oficjalnym przyjęciu stanowiska rządowego projektu ustawy. Tym niemniej już można chyba powiedzieć autorom, szanowni Państwo, pozostawcie te sprawy w rękach profesjonalistów, którzy nie będą blokowali inwestycji, którzy nie będą stosowali barier biurokratycznych, mając na uwadze to, że przygotowujecie Państwo projekty, które mają służyć deregulacji, a w konsekwencji wcale nie służyły deregulacji, tylko służyły, powiedziałbym, wstrzymywaniu inwestycji i w jakim stopniu nie wychodzenie naprzeciw przedsiębiorcom, tylko wręcz bym powiedział stwarzanie im problemu. W związku z tym, szanowni Państwo, na tym etapie rząd nie będzie oceniał ani negatywnie, ani pozytywnie tego projektu ustawy. Natomiast też bardzo proszę Wysoką Izbę o tą wstrzemięźliwość przy procedowaniu tego projektu ustawy, dlatego że będzie duży pakiet deregulacyjny, który przedstawi Ministerstwo Rozwoju i Technologii, który będzie poważnym pakietem i pewnie nie ostatnim, który będzie przedstawiał rząd, któremu zależy oczywiście na poprawie polskich przedsiębiorców, ich funkcjonowaniu na rynku i poprawy oczywiście też w jakim stopniu tego, co jest najważniejsze w polskiej gospodarce, czyli małych i średnich przedsiębiorstw. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Czy pan przedstawiciel wnioskodawców, pan poseł Bartłomiej Wróblewski? Zapraszam. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować za tą bardzo ciekawą dyskusję. Bardzo ciekawą i bardzo zgodną, dlatego że właściwie wszystkie strony sceny politycznej zauważyły, że przynajmniej część tych propozycji jest korzystna dla obywateli, dla przedsiębiorców, jest właściwie bezsporna. Do niektórych z uwag, które tutaj zostały wyrażone, odniosę się za chwilę, ale zacznę od tego, panie ministrze, który jest, czy już uciekł? Pan minister
Jest. Dobrze, to się bardzo cieszę. Chciałem przypomnieć piękne słowa o tym, że naśladownictwo jest najwyższą formą pochlebstwa. I właściwie to, co pan dzisiaj zrobił, no to jest docenieniem naszej pracy. No bo w tym projekcie rządowym no są skopiowane propozycje z naszego projektu ustawy. I to się, ja się z tego cieszę, no to, bo to jest potwierdzenie, że te zmiany są potrzebne. Ale przede wszystkim chciałem docenić, że mimo tego napięcia politycznego, które mamy w kraju od roku, że tu jednak zgodnie dyskutowaliśmy, że wiele osób rozumie, że musimy upraszczać, ciąć biurokrację, ułatwiać życie gospodarcze, ułatwiać życie obywateli. Omówię te uwagi, które tutaj i kluby, i koła, i państwo posłowie zgłaszaliście. Pani poseł Janyska, ja bardzo doceniam jej pracę w Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji, ale w tym wypadku pomyliła dwie ustawy. Tą, która została przyjęta w styczniu zeszłego roku i tą, która jest obecnie. I dlatego trudno merytorycznie dyskutować, dlatego że no, bazowała na przepisach, które już weszły w życie w poprzedniej kadencji. Ale doceniam to, że powiedziała, pochylimy się nad tym w komisjach. I doceniam to, że w poprzedniej kadencji złożyła propozycję uracjonalnienia procesu legislacyjnego, jeśli chodzi o prawo gospodarcze. I my to samo robimy w tym projekcie. W tym projekcie, który został złożony w lipcu zeszłego roku, no w związku z tym, że w lipcu zakończyły się prace merytoryczne, on już nie mógł zostać przyjęty w poprzedniej kadencji. Ale na początku tego roku został złożony ponownie. Szkoda, że po 10 miesiącach dopiero dzisiaj. Jest pierwsze czytanie, ale lepiej późno niż wcale. Pani poseł Izabela Bodnar z Polski 2050 zwróciła uwagę na rozstrzał tematyczny. I ten temat pojawiał się tu wielokrotnie. Później pan poseł Wipler na przykład o tym też mówił. Proszę państwa, tak teoretycznie rzecz biorąc są dwie opcje deregulacyjne. Teoretycznie. Sektorowa i przekrojowa. Sektorowa jest ciekawym pomysłem, czyli tak jak gdybyśmy chcieli upraszczać na przykład prawo budowlane, deregulować albo prawo ochrony środowiska, albo prawo wodne. I to jest ciekawy pomysł. Tylko musicie państwo zwrócić uwagę, że bardzo niewiele jest przykładów w skali światowej, żeby komuś taka deregulacja sektorowa się udała. Dlatego, no ktoś pyta dlaczego? No bo ministerstwa, tam gdzie jest skupiona wiedza na jakiś temat, są z natury rzeczy niechętne deregulacji. Nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Dlatego realnie rzecz biorąc, to co mamy, to co jest możliwe do zrobienia, to deregulacja przekrojowa. Propozycje z różnych obszarów zgłaszanych przez obywateli, przedsiębiorców, przez organizacje, którzy zwracają uwagę na sprawy, które są dla nich najbardziej uciążliwe. Więc realnie mamy możliwość albo dokonywać deregulacji przekrojowej, albo porzucić ideę deregulacji. Bo rządy z bardzo niewielkimi wyjątkami w skali światowej nie są w stanie same wycofywać się. Aparat administracyjny, który stoi za rządami, nie jest w stanie deregulować. No bo to w praktyce oznacza, że ci sami urzędnicy, którzy regulowali, musieliby deregulować. To jest prawdopodobnie wysiłek intelektualny i mentalny nie do udźwignięcia. I mówię o tym nie patrząc tylko na polskie realia, ale próbując pokazać, że jest to problem ogólnoeuropejski, ogólnoświatowy. Życzymy Muskowi, żeby mu się udało to w Stanach Zjednoczonych. Ale tam mamy człowieka, który przyszedł spoza administracji i ma takie zadanie, a nie urzędników, którzy tam całe życie pracują i nagle zabiorą się za deregulację. A więc deregulacja z natury rzeczy musi być przekrojowa. Pani poseł Bodnar dziwiła się, że są różne vacatio legis. No to jest naturalne. Standardem jest 14 dni, ale czasami trzeba jakiś inny termin ze względu na, nie wiem, konieczność dostosowania się. Obniżenie VAT. Możemy to zrobić w związku z tym, że jest notyfikacja Komisji Europejskiej. Ona pojawiła się bodajże w 2022 roku, więc stosunkowo niedawno. To nie jest tak, że była jakaś zła wola przez wiele lat, żeby tego nie robić. Więc obniżenie VAT-u na odzież i obuwie dziecięce jest możliwe do zrobienia i zróbmy to.
Ustawa zostanie skierowana do Komisji Gospodarki i cieszę się z deklaracji, że będzie dalej procedowana. Lepszym rozwiązaniem było powołanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji, co tutaj kilkakrotnie padało. To pierwsza kadencja od 20 lat, kiedy tej komisji nie mamy. Ona bardzo by nam się przydała. Dziękuję panu posłowi Mirosławowi Orlińskiemu za konstruktywne podejście i też jego taką deklarację dotyczącą deregulacji, ograniczenia biurokracji. Chcą się pochylić nad projektem. Bardzo za to dziękuję. To jest bardzo dobry kierunek. Pan poseł Arkadiusz Sikora mówi, że projekt jest chaotyczny i niedopracowany. Ten zarzut chaotyczności związany jest z przekrojowością. O tym już mówiłem. Natomiast mam wrażenie, że tutaj jednak w myśleniu lewicowym jednak dominuje cały czas ten element etatystyczny. Ja jako wolnościowiec, my jako wolnościowcy wolelibyśmy, żeby było więcej zaufania do obywateli, do przedsiębiorców, a mniej takiego kurczowego myślenia, że musimy każdą sprawę doregulować, bo wtedy ten nasz świat będzie funkcjonował lepiej. Mówi, że także, że na przykład nie należy wydłużać małego ZUS-u, bo to doprowadzi do katastrofy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. My jesteśmy przekonani, że ułatwienia w zakresie małego ZUS-u raczej spowodują, że więcej ludzi będzie korzystać z tej możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Ostatecznie być może nawet będą większe dochody do budżetu, a na pewno wielu obywateli będzie miało legalną możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Cieszę się, że docenił zwolnienie z opłat za śmieci w przypadku, jeśli ktoś nie wytwarza odpadów paleniskowych, bo to była propozycja, o której rozmawialiśmy także z przedstawicielami Lewicy, co pokazuje, tak jak w przypadku poseł Janyski, że my w Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji słuchaliśmy głosów opozycji i integrowaliśmy ich propozycje w naszym projekcie. Pan poseł Wipler zwrócił uwagę na tą przekrojowość ustawy. Ja tutaj się z tym zgadzam, tłumaczyłem, dlaczego deregulacja sektorowa jest trudnym wyzwaniem i bardzo mało realnym do realizacji. W każdym razie na dzisiaj. Też mówi, przez 8 lat się nie udało. Ja zwrócę uwagę, że Komisja do Spraw Deregulacji funkcjonowała realnie 2 lata. Tych projektów były 3 deregulacyjne, jeden rządowy do tego. Ten jest 4., 5. właściwie projektem, który w ramach tych starań był prowadzony. Tutaj też inni posłowie Konfederacji o tym mówili, o tym, że właśnie ubolewali, że tak mało się rzeczy udało zrobić przez te 8 lat. Po pierwsze, nie wszystko, priorytety były różne. Po drugie, pragnę zwrócić uwagę, że jest to projekt jednak tej części, Prawo i Sprawiedliwość jest partią namiotem, przede wszystkim tej części takiej wolnościowej, która można powiedzieć jest pomostem między Prawem i Sprawiedliwością, a Konfederacją, między Prawem i Sprawiedliwością, a Polskim Stronnictwem Ludowym, Prawem i Sprawiedliwością, a trzecią drogą i nawet tymi posłami Platformy Obywatelskiej, którym zostało, jak posłowi Grabczukowi, myślenie wolnościowe. To jest ważne, że jest tak wielu ludzi w różnych środowiskach. Być może kiedyś w Polsce zaowocuje to takim rządem, który i deregulację, i to myślenie wolnościowe jeszcze bardziej popchnie do przodu. I tutaj już padały te słowa, że jeśli się to uda, to jesteśmy w stanie być jednym z liderów takiego myślenia i liderów rozwoju gospodarczego w Europie i na świecie. I to jest ten kierunek, za który trzymam kciuki i za porozumienie w myśl tych spraw trzymam kciuki. To byłoby dobre dla Polski. Pan poseł Dorywalski zwrócił uwagę na kwestię dostosowania się organów administracji. Staraliśmy się to przemyśleć właśnie poprzez to, że te okresy vacatio legis są zróżnicowane. Pan poseł Lorek zachęca do pracy, szybkiej pracy nad tym projektem. Też tak dziękuję za to i to uważam byłoby bardzo ważne. Pan poseł Kryj dziękuję za rozszerzenie możliwości płacenia podatku ryczałtowego. To jest bardzo też ważne pytanie i sprawa. Krótko mówiąc, podatek ryczałtowy daje taką prostą możliwość płacenia podatku bez wchodzenia w kwestie kosztów, więc idźmy w tym kierunku. To jest klarowny podatek, bliski klasycznemu liberalizmowi, klasycznym liberałom.
i wyraził też nadzieję, że nie będzie blokady tego. Mam nadzieję, że zwycięży to myślenie, żeby pracować nad tym projektem. Cieszę się, że rząd też pracuje nad swoim projektem, ale niezależnie od tego warto nad tym robić. No to jest też pytanie do Ryszarda Petru, na ile to jego deklaracje o takim staniu po stronie przedsiębiorców będą prawdziwe i będzie chciał te rzeczy robić dla małych, średnich przedsiębiorców, a na ile będzie z powodów jakichś innych chciał, żeby to tak znowu leżało kolejne 10 miesięcy czy 9 miesięcy. Pani poseł Lisowska zwróciła uwagę, że niektóre rzeczy się w międzyczasie zmieniły, ale w gruncie rzeczy było to oskarżenie w stosunku do pana marszałka, więc no bo pan marszałek nie poddał ustawy pierwszemu czytaniu przez 10 miesięcy. No więc ta krytyka myślę, że jest trafna, ale proszę państwo pamiętajcie, nie ja to podnosiłem, tylko pani poseł Lisowska. Dziękuję panu posłowi Michałowi Wosiowi za docenienie tej pracy, bo ta praca to nie jest tylko praca członków komisji, nas jako Prawa i Sprawiedliwości, ale przecież organizacji przedsiębiorców, rzeczników, którzy kontrybuowali w tworzeniu tego projektu. Pan poseł Gawron uważa, idźmy dalej, ja się z nim zgadzam, idźmy dalej, podwyższmy ten próg 120 tysięcy złotych, jeśli chodzi o działalność niewidencjonowaną, idźmy w kierunku dobrowolnego ZUS-u, przynajmniej w jakimś stopniu. Pani poseł Wojtyszek słusznie zwróciła uwagę, że trzeba ciąć obowiązki biurokratyczne i takie prawne wobec NGO-sów, kół gospodyń wiejskich. To jest ten kierunek, który jest mi bliski i to będziemy robić dalej. Pani poseł Górska, im szybciej, tym lepiej powiedziała, tylko się pod tym mogę podpisać. Piękne wystąpienie posła Grabczuka, bardzo dziękuję, chylę czoło, pod wszystkim właściwie mogę się podpisać. Choć z jedną rzeczą bym polemizował. Jeśli tego nie zrobimy szybko, to możemy tego nie zrobić. No, taka jest niestety natura tego rodzaju zmian. Jeśli robi się je szybko, to jest szansa na przeprowadzenie. Jeśli zaczyna się każdą rzecz dzielić na czworo, każdy włos, to ta regulacja się nie udaje. I ładne słowa, więcej się uda zrobić ponad podziałami, to trzymam za słowo. Pani posłanka Soń zwróciła uwagę na kwestię wyrejestrowania aut, czasowego wyrejestrowania aut. Bardzo dobra uwaga, powinniśmy, proszę państwa, to zrobić. To jest czasami absurdalne, że ktoś płaci ubezpieczenie, a przez pół roku, rok nie korzysta z samochodu. Pan poseł Kurowski zwrócił uwagę znowu na działalność niewidencjonowaną. Weźmy pod uwagę na przykład tych ludzi, którzy robią wyroby świąteczne albo na przykład robią skrzypce. No, robią raz na kilka miesięcy, więc powinni się rozliczać w skali rocznej, a nie miesięcznej. Pan poseł Wicher przypomina, że trzeba powołać Komisję do Spraw Deregulacji. W pełni się zgadzam. Pani poseł Czernow, rząd się wahał przed wyborami. Rząd się nie wahał przed wyborami. Było zielone światło ze strony rządu, tylko był koniec kadencji. Jeśli ma wątpliwości pani poseł, jeśli chodzi o wycinkę drzew, moim zdaniem skrócenie terminów jest potrzebne, dlatego że sezon, żeby całą procedurę przejść w czasie jednego sezonu, to nie jest to takie dzisiaj proste. Poseł Tumanowicz i Płaczek, no pod wszystkim się podpisuje. To już powiedziałem, że jesteśmy tutaj pomostem między Konfederacją, wolnościowymi posłami w trzeciej drodze i Prawem i Sprawiedliwością, więc pracujmy nad tym projektem. Zbigniew Bogucki, powiedział, żebyśmy zrobili to ponad podziałami, zwrócił uwagę, że te pieczątki to zwyczaj rosyjski, więc w ramach może tego takiego nastroju obecnie warto się tego pozbyć. Co do stanowiska rządu, powiedział, że jest to jedno z najważniejszych zadań rządu. Przez pierwszy ponad rok jeszcze się nie przekonaliśmy o tym, ale trzymam za słowo i na pewno będziemy rzeczowo nad tym pracować. Partnerem rządu mogła być Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji. Jestem przekonany, że byłaby lepszym partnerem niż istniejące obecnie komisje. Zwrócił uwagę na trzy rzeczy. Bardzo proszę, pani marszałek. 30 sekund. Nie, 30 sekund, panie pośle. 30 sekund i wyciszę mikrofon. Jeśli chodzi o miejsca parkingowe, no to są jednak podzielone racje.
prorodzinne, prospołeczne i pro, można powiedzieć, tych, którzy mieszkania budują, czy prodeweloperskie. Trzeba szukać jakiegoś wyważenia w tej sprawie. Nie było liberalizacji dostępu do broni, tylko racjonalizacja i to racjonalizacja pierwsza od wielu lat, bardzo potrzebna. Dziękuję bardzo, podobnie panie w tej ustawie. Dziękuję bardzo. Rząd nie przedstawił dzisiaj żadnych szczegółów dotyczących swoich planów, więc trudno je komentować, ale trzymamy kciuki za rząd i za deregulację także rządową. Raz jeszcze chciałem podziękować za tą bardzo merytoryczną, dobrą dyskusję, a w szczególności panu ministrowi, bo naśladownictwo jest najwyższą formą pochlebstwa. Chylę czoło i dziękuję. Bardzo dziękuję, choć jednocześnie chciałam panu posłowi powiedzieć, że zarzuca pan marszałkowi, że projekt ustawy nie był procedowany przez 10 miesięcy, a państwo mieliście 8 lat na procedowanie tego typu projektów. I zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm skierował poselski projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych zawarty w drukach nr 558 i 558-A do Komisji Gospodarki i Rozwoju w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.